dobrze znany kraj u nas w Polsce, więc może poproszę pana ministra Malika Gartu o przybliżenie tego kraju, szczególnie z perspektywy inwestycyjnej. Szanowni Państwo, ja się ogromnie cieszę, że tutaj mogę być częścią tego wielkiego wyzwania, mianowicie polskie inwestycje w Afryce. Jak mówimy teraz, że najwyższy czas, żeby Polska weszła do Afryki. Generalnie w Afryce, jak mówimy o inwestycjach zagranicznych, mówimy o Ameryce, o Francji, o Anglii. Nigdy, albo rzadko, się mówi o Polsce. I uważam, że przemiany historyczne, które następowały w Polsce ostatnie lata, droga, co przesła Polska ostatnie 20 lat, pokazuje na to, że polski naród, polscy inwestorzy, polscy przedsiębiorcy mają swoje słowa do powiedzenia, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki i współpracy między krajami Afryki i Europy Wschodniej. I uważam, że ta rola, przewodna rola, tu Polska musi pełnić do końca. I dlaczego ja, jako absolwent polskiego wysiłku, mianowicie kończyłem SGH, jestem doktorem nauk ekonomicznych, byłem ministrem Senegalu, popieram bardzo mocno takie typu inicjatyw. W Senegalu to się mówi teraz, że czas na Polskę. I musimy to wykorzystać zupełnie, żeby dojść do takich wyników, które mogą być kompletnie korzystne dla obu krajów. Więc chciałem gratulować bardzo mocno grupie Azoty za tę inwestycję, za tę perspektywę. I mam nadzieję, że te kroki, które już zaczynamy już nakładać w Senegalu, będą motorami tego wszystkiego, co o tym marzyliśmy jako absolwent polskiego wysiłku. Znaczy robić wszystko, żeby polskie przedsiębiorstwo, polskie inwestycje, że polskie dzieło generalnie było bardzo znane w Afryce i przyczyni się mocno do tego rozwoju naszego kontynentu i Senegalu. Dziękuję bardzo. No właśnie, czas na Polskę.